Jeszcze raz trochę Bukaresztu. Gdzieś w tamtym rejonie jest Crystal Palace. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. A tutaj wygląda to tak, jak wygląda. Wchodzimy w trochę lepsze rejony Bukaresztu. Mamy taksy. O! Hotel Ramada. Właśnie tak. To jest właśnie Bukareszt od tej trochę lepszej strony. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam i zachęcam. Naprawdę można się przyjemnie rozczarować. Jeżeli ktoś miał oczywiście trochę inne wyobrażenie na temat tego, jak to tutaj wygląda. Ruchu w tle. Samochody mają lekko pod górkę, tam się łączą z inną główną ulicą, która następnie przechodzi wiaduktem nad torami kolejowymi i leci sobie między innymi w stronę lotniska. Właściwie lotnisk. Tę część wycieczki po Bukareszcie chciałbym zakończyć miłym akcentem prosto z jednego z rumuńskich billboardów. Właśnie zbliżamy się w jego stronę. Mam nadzieję, że przez drzewa jeszcze nie widać, co tam jest, ale za chwileczkę wszystko stanie się jasne. Chyba, że już zmienili, ale mam nadzieję, że nie. Nie. No dobrze. To całe szczęście. No tak, jeżeli cała Rumunia jest taka, to ja nie wracam. No, trochę Photoshop, no ale co zrobić? Bierzemy jaki jest. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o Bukareszt. Czy będą kolejne wycieczki? Zobaczymy, jak czas pozwoli. No i oczywiście pogoda. Pozdrowienia z Bukaresztu.